Cześć, jestem Nikola. Cześć, jestem Klaudia. Mateusz, czy uprawiał Pan jakiś sport, siatkówki, czy osiągnął Pan jakieś sukcesy? Czy uprawiałem inny sport oprócz siatkówki? Czy tak? Cześć. Tak, oprócz siatkówki. Tak, uprawiałem taką dyscyplinę ringo. To jest bardzo mało popularna dyscyplina. Generalnie to jest kółko, które też używa się do rzucania pieską. A my już używaliśmy je zupełnie do czegoś innego. Rzucaliśmy tym kółkiem w boisko. Boisko było w wymiarach podobnych do boiska siatkarskiego. Zasad nie będę teraz tłumaczył, niech każdy sprawdzi sobie sam w domu, na czym to polega. Generalnie nie jest to taka prosta gra, jakby mogło się wydawać. Trzeba mieć dobrą koordynację i technikę. Przy tym też dużo sprytu. Ale jakie sukcesy miałem? Byłem dwukrotnym mistrzem Polski, wicemistrzem Polski w deblu, mistrzem Polski w deblu. I to były chyba moje takie największe sukcesy, jeżeli chodzi o uprawianie czegoś innego niż siatkówka. Wiadomo, były też sukcesy jakieś tam międzyszkolne w lekkoatletyce, czyli typowo skok w dal, mistrzostwo województwa, czy piłce nożnej też zeszliśmy do półfinałów jakichś tam regionalnych czy wojewódzkich. To były akurat duże sukcesy na miarę mojego miasta Bartoszyc. Ale to tak pamiętam, że to chyba największe moje sukcesy, jeżeli chodzi o oprócz siatkówki. Czy podoba się Panu w Nysie? Mi? Jak najbardziej. Ja jestem jeszcze z żoną i dwójką dzieci, także miasto jest nie za duże, idealne, zielone, jest dużo miejsca na spacery, także pod tym względem jest idealnie. Lubimy, nie wiem, wycieczki rowerowe, z chęcią jedziemy nad jezioro Nyskę, także jest gdzie odpocząć, pozwiedzać, także jak najbardziej. A takiego jeziora, jak w innym mieście niż w Nysie, nie ma tak, że jest jezioro i góry, tylko w Nysie. Najpiękniejszy widok, jaki widziałem. Fajne połączenie, idealne. Z jakiego miasta Pan pochodzi? Ja pochodzę z małej miejscowości na Mazowszu, nazywa się Zawidz Kościelny. Jakby można było to Wam bardziej nakreślić, to jest... Jest tam kościół na pewno. Jest kościół i pomiędzy, nie wiem, Płock, Sierpc, kierunek Bydgoszcz, Toruń. Mazowsze. No ciężko, musiałbyście sobie wygooglować, zobaczyć. Nie jest to za duża miejscowość. Czy podoba się Panu w naszym miejscu? Nie, oczywiście, że tak. Jeśli moja droga uda się tak, jak to bym oczekiwał, to chciałbym tu spędzić jak najwięcej lat. Jest mi tu dobrze, jest tu mojej narzeczonej dobrze. I widzę, jak tu się klub rozwija, widzę też, jak miasto się rozwija. Jeśli wszystko pójdzie dobrze, tak jakbyśmy na pewno wszyscy tego oczekiwali, o to też walczymy, to chciałbym zostać tutaj jak najdłużej. No i mam nadzieję, że będą też mnie tutaj chcieli jak najdłużej. Gdy nie grał Pan w siatkówkę, to jaki sport Pan uprawiał? Jaki grałem? To zaczynałem, tak jak wszystkie dzieci, od piłki nożnej. Dopiero po jakimś czasie to się ukierunkowało na piłkę siatkową. Ale mówię, no, nie było jakby innego wyjścia, bo ja pochodzę z mojej miejscowości. Trochę ta siatkówka była ukierunkowana tym, że przyszedł dobry rozgrywający na tamte czasy, świętej pamięci, Krzysztof Siepicki. I jakby on zaszczepił taką chęć gry i podejście właśnie do tego sportu. I od tego się zaczęło. Od pasji, od zabawy, gry, przychodzenia na SKS-y i potem mówię, potem gdzieś wyjazdy bliższe, dalsze, gdzieś na jakimś turnieju zobaczył nas i wyhaczył trener z dobrego klubu MKS MDK Warszawa. No i tak to się zaczęło. Wyruszyłem w podróż do gimnazjum, do liceum i że tak powiem, tam już to bardziej profesjonalnie zaczęło się odbywać. A potem już po ukończeniu liceum zaczęła się seniorska siatkówka. Także na początku to były SKS-y, zabawy, typowo ogólnorozwojowe. Jaki jest Pana ulubiony film?
Kurczę, nie wiem. Ciężkie pytanie. Generalnie z filmów to chyba może to być Gladiator. Bardzo lubię ten film. A generalnie to ja żyję trochę w świecie anime, bajek. Tak, jestem duży dzieciak. I dla mnie najfajniejszą to jest Naruto, o którym też wiecie. Też rysowały się na mnie obrazki. Polecam każdemu obejrzeć. Jak na bajkę uważam, że bardzo, bardzo dobrze zrobiona i bardzo ma takie motywy, które przydadzą się w życiu. Uważam, jakby takie dobre natchnienie dadzą każdemu. Każdy coś znajdzie jakby tam cząstkę siebie i coś dla siebie. Czy chciałby Pan grać w Stali w następnym sezonie? Myślę, że jak najbardziej, tylko to też nie jest pytanie do mnie. Ja mogę powiedzieć, że ze swojej strony jakby zrobię wszystko, co w mojej mocy, żeby Stal w następnym sezonie była w wyższej klasie rozgrywkowej. A czy działacze i ja znajdziemy gdzieś tam nić porozumienia, to już musimy poczekać za kilka miesięcy. Na pewno chciałbym. Ze swojej strony mogę obiecać, że zrobię wszystko, żeby tak się stało. A wy byście chciały, żebyśmy grali tutaj, czy nie? Jasne. Także. Dlaczego wybrał pan siatkówkę? Wiesz co, nie wiem. Nawet nie wiem, jak to się zaczęło tak naprawdę, że zacząłem trenować tę siatkówkę, bo uprawiałem wiele dyscyplin sportu. Chyba bardziej chciałem pójść w sztuki walki niż w siatkówkę. Ale zaczęło się chyba to tak naprawdę od siatkówki plażowej, gdzie poszliśmy tam z kolegą, który tak naprawdę jedyny, gdzie graliśmy, to wcześniej to było na trzepaku. I graliśmy tam dwójkami, a mieliśmy kolegę, pozdrawiam, Kubę Solimę, który wtedy już grał na naprawdę niezłym poziomie i wygrywał te turnieje w Bartrzycach w plażówce. On z nami też grał na trzepaku i mówi, żeśmy spróbowali i my tak myśleliśmy, że będziemy mocni, bo gramy na trzepaku, jednak tam boisko okazało się trochę większe i nie poszło nam tak, jak chcieliśmy, ale ambicje zostały i od tamtej pory chyba zacząłem tak grać siatkówkę. Tak mi się wydaje i dlaczego? Nie mam pojęcia. Nie mam pojęcia dlaczego. Wiesz co, też jestem trochę karłem. Bozia wzrostu nie dała, ale no jakoś sobie starałem, żeby do tego momentu grać. Jak pan lubi spędzać wolny czas? Przede wszystkim z rodziną i dziećmi. A ten czas wolny, że tak powiem, te dzieci no, wykorzystują w 100% mój i mówię. No. Ciężko jest cokolwiek innego zrobić, bo mówię, wychodzenie na spacer, spędzanie z nimi czasu, one są tak bardzo kreatywne te dzieci, że mówię, nie dają spokoju, trzeba przy nich, trzeba z nimi oglądać bajki, czytać, bawić się, tańczyć, śpiewać, no mówię, no jest tyle gier i zabaw, że naprawdę tylko i wyłącznie przy dzieciach. Jaką pan lubi muzykę? Hip-hop. Rap. Tak, to jeżeli to są główny typ muzyki, której słucham. Lecz tak naprawdę muzyki, której słucham, jest też zróżnicowana. Lubię też klasyki. Wiadomo, do czasami, żeby się obrażać, to jest disco polo. Każdy się śmieje, każdy zna, tak? Jest zróżnicowany typ muzyki, zależy od nastroju. Jak mam dobry humor, to posłucham sobie czegoś innego, jak jestem nagle przytłumiony, trochę zniechęcony, trochę smutniejszy, to muzyka też będzie taka. Jak chcę trochę mieć chilloutu, uspokoić się, to i taka będzie muzyka. Głównie to jest rap. Na jakim siatkarzu się pan wzoruje? Czy ma pan jakiegoś idola? No powiedz, że na mnie. Chciałbym powiedzieć, że na Mateuszu, ale Mateusz jest gra na innej pozycji, także sorry Mateusz. Najbardziej takim siatkarzem, który podoba mi się pod względem technicznym, jest Johan Scherz. Jest to zawodnik, który jest naprawdę bardzo kreatywny. Siła, technika. Ma duży obszar, tak powiem, widzenia na boisku, wie co się dzieje, wie co zrobić w danym momencie. Także to jest zawodnik, który naprawdę gdzieś tam jest wzorcem do naśladowania, jeśli chodzi o moją osobę. I z mojej pozycji powiem, że naprawdę ciężko się przeciwko temu gościowi dało. Naprawdę ciężko.
Mateusz, czy doping kibiców przeszkadza, czy pomaga w grze? Oczywiście, że pomaga. Jeżeli jest doping pozytywny, to na pewno pomaga i zachęca nas jeszcze do większej walki. A im więcej kibiców na meczach, tym atmosfera lepsza, my to czujemy, to nas niesie, to daje nam więcej energii. I tak, jestem jak najbardziej za tym, żeby było jak najwięcej kibiców i doping był jak najgłośniejszy. Czy podoba się panu w Nysie? Tak, jak wcześniej wspomniałem, no, miasto jest bardzo fajne, przyjazne i mówię, jest tu co robić. Znaczy ja jako osoba z żoną i dziećmi, no to troszkę mam inne spojrzenie na to niż młodzi, samotni chłopacy, którzy pewnie potrzebują wyjścia, jakiejś rozrywki. My potrzebujemy tego trochę bardziej spokoju i to miasto nam to daje. Czy dobrze gra i trenuje się w Halicach? Najlepiej. Uważam, że jeżeli chodzi o pierwszą ligę, to na pewno to jest najlepsza hala. Nie ma lepszej i w plus lidze myślę, że byłaby w czołówce. To jest naprawdę idealna hala pod Szybkówkę. Blisko trybuny, fajnie czuć kibiców, wysoka hala, bardzo dobre oświetlenie. Uważam, że przyjemnie, naprawdę przyjemnie nam tu się gra i jeżeli chodzi, patrząc z punktu kibica, przyglądając na jakieś inne mecze innego sportu, to uważam, że też się dobrze tu ogląda mecz. Czy podoba się panu doping niskich kibiców, szczególnie na meczach wyjazdowych? Tak, to tak jak tu już Mateusz wspomniał, czy gramy u siebie, czy na wyjeździe. Na wyjeździe to jest jeszcze bardziej nam potrzebne, bo nie znamy sali, oświetlenie jest inne, gabaryty są inne, także taki dodatkowy bodziec, który jest jakby na trybunach, to bardzo nam pomaga. A jest dużo takich meczy wyjazdowych, gdzie ci kibice z Nysy są dużo bardziej głośniejsi niż ci miejscowi. I my się czujemy, czasem czujemy się na tych wyjazdach, jakbyśmy grali u siebie. Także z tej strony chciałbym podziękować kibicom, że na te krótsze i dalsze wyjazdy gdzieś tam się mobilizują i wyjeżdżają, no bo to naprawdę nam pomaga. A na pewno przy tych zbliżających się playoffach to będzie jeszcze super, jak ta grupa będzie jeszcze bardziej liczniejsza i jeszcze bardziej mogła nas tam wspierać. Także zapraszam na wszystkie wyjazdy. Uprawiasz jakieś sporty zimowe? Tak, leżenie w łóżku. Nie, niestety my nie możemy tego robić. Nie mamy ferii, tak jak wy. Ferie spędzamy na hali. Śniegu nie ma. Śniegu nie ma też. Nie możemy, bo patrząc na nasze zdrowie, nie daj Boże, byśmy mieli weekend powiedzmy wolny. Pojechałby ktoś z nas na narty, na nartach to jest duże obciążenie kolan, a kolana są nam bardzo potrzebne do skakania, do grania. Jest też łatwo nabawić się kontuzji i tak naprawdę nie potrafię jeździć na nartach, na snowboardzie. Jedyne, czy potrafię jeździć, to chyba na jabłuszku i sankach. Też chyba musisz zaznaczyć, że przeważnie w kontraktach są wpisane takie punkty, że sporty zimowe i ogólnie sporty ekstremalne są wykluczone. Wykluczone są w tej dyscyplinie. Co chciałby pan robić po skończeniu przygody z siatkówką? Jeszcze się nad tym nie zastanawiałem, bo szczerze mówiąc jestem jednym z najstarszych graczy tu w tej drużynie, ale nie będę zdradzał swojego wieku. Chciałbym jeszcze kilka lat pograć, gdzieś na pewno mam to zabezpieczenie, że studia mam skończone, jestem po zarządzaniu. Na pewno jakaś perspektywa pracy w tym zawodzie, czy jakimś innym, gdzieś już tam chodzi z tyłu głowy, ale na pewno na razie chcę się skupić jeszcze na graniu, bo wiem, że jeśli zdrowie mi pozwoli, to jeszcze te kilka, no może nie kilkanaście, ale kilka lat chciałbym pograć. Czy lubisz zwierzęta i masz jakieś domy? Oczywiście, że lubię zwierzęta i mam dwa koty, dwa adoptowane, jeden adoptowany w Kielcach, Timon i druga odbudowana kotka w Nysie, Tosie. Bardzo lubię zwierzęta, nie tylko koty, też psy i wiadomo, chomiki, jak to tam, każdy ma jakieś swoje zwierzątko. I popieram wspieranie zwierząt i nie bicie zwierząt. Czy ma pan w domu jakieś zwierzę? Miałem, ale miałem kotka, nazywał się Granki. Kotek syberyjski, dlatego od siatkarza Grankiego.
Los tak chciał, że po prostu nie mogę go już mieć, bo zaczęły się straszne problemy zdrowotne. Jak się później okazało, no jestem uczulony na sierść kota i psa, także naprawdę przywiązałem się do tego kotka, no ale niestety zdrowie ważniejsze i tak się los potoczył, że zostaliśmy bez. Chociaż jeżdżąc do rodziny, dzieci bardzo fajnie się bawią z pieskami i jakby ja im tego nie zabiorę, ale gdzieś mój kontakt z tymi zwierzętami troszkę jest ograniczony i wtedy staram się gdzieś większość czasu spędzać poza domem, żeby trochę ograniczyć. Także tyle. Czym chciałbyś się zajmować po zakończeniu kariery siatkarskiej? Ty mi takie ciężkie pytania zadajesz, powiem ci. Na pewno chciałbym mieć w kierunku dalej sportu, bo każdy siatkarz, którego znam, który zakończył swoją karierę czy przygodę siatkówką, brakuje mu tego. Ja chciałbym chyba pójść jako trener, ale trener wolałbym być trenerem od młodzieży, bo patrząc na nas, jak widzę, jak trenerzy się z nami męczą, jakie to jest zimplizowanie charakterów, to wolę młodzież, bo im coś się powie, to jeszcze zrozumieją, czasami będą bardziej grzeczni. Też można zaczerpnąć w nich jakąś tam dodatkową motywację, ambicje, chyba w tym kierunku bym poszedł. No teraz też jeszcze kończę, jeszcze został mi rok magisterki na uczelni w Opolu, na WSZ. Ja pozdrawiam mojego dziekana Tadeusza Pokusę oraz prezesa Filipa Pokusę, którzy nam bardzo pomagają w tych studiach. Może jednak ten kierunek, też to jest kierunek menadżer sportu i turystyki, może jakiś tam menadżer gdzieś w jakimś klubie się zakręcę, no nie mam pojęcia, jeszcze nie myślałem o tym, chyba za młody jeszcze jestem na takie myślenie. Na razie stawię sobie, powiedzmy, że moje zdrowie będzie dobre i będę grał jak najdłużej, a chciałbym grać nawet do 40, jeżeli zdrowie pozwoli. To tyle, co prawie Łukasz ma. O Jezu, powiedziałem to, jak tego nie mówić. Nie, no żartuję. Czy jeszcze dużo lat grałem przede mną? W jakim klubie zaczął Pan grać w siatkówkę? Juniorską czy seniorską? Juniorską zacząłem w MKS MDK Warszawa, a seniorską w Joker Rodłopiła. A ile miałeś lat? Ile miałeś lat? Ile miałem lat? No, 19, jak poszedłem do seniorskiej siatkówki, tak. A ile grasz w Stalinasa? Drugi sezon. Dwa lata. Próbuję sobie obliczyć, ile mniej więcej może mieć lat. Później wam zdradzi, bo musi każdy wiedzieć. Odsyłam do Wikipedii, na pewno będzie cała historia mojej gry seniorskiej. Mam do panów pytanie. Czy na przykład przed meczem, w trakcie meczu, czy jest taki stres, jak się zaczyna? Mam troszkę doświadczony bardziej. Wiecie co, większy stres jest, znaczy ja ze swojej perspektywy mam, jak oglądam z trybun albo siedzę przed telewizorem. Jak idziemy na mecz, to staram się gdzieś wyciszyć, zadzwonić, porozmawiać ze znajomymi, z rodziną. Niektórzy potrzebują wyciszyć się podczas słuchania muzyki. No mówię, ja gdzieś próbuję gdzieś tam się myślami być poza tym wszystkim. A stres, nie wiem, czasem jest tak, że jest ten stres, ale staram się ten stres przełożyć na to, żeby to był pozytywny. Bo czasem można przedobrzyć i łatwo jest potem się spalić. A jak już się zaczyna mecz i samo bycie na boisku i same te akcja po akcji, już jakby nie daje czasu na myślenie i zastanawianie się nad tym, co się dzieje poza boiskiem, czy jest dużo ludzi, czy naprawdę może być sytuacja stresowa. To już jest taki automatyzm, że skupiasz się z piłki na piłkę, idziesz na zagrywkę, nic jakby, no mówię tu o sobie, ja nic poza tym nie widzę, tylko widzę drużynę przeciwną i mówię, i jakby nie ma czasu na stres. Może jak gdzieś tam w tym sezonie więcej jestem w tej strefie dla rezerwowych, to gdzieś ten stres jest dużo, dużo większy, bo nawet jak gdzieś tam trzeba, jestem wywoływany przez trenerów i wchodzę na boisko, to czasem są to większe emocje i trzeba też tam dwóch, trzech piłek, może troszkę dłużej, żeby te emocje opadły, żeby znów wejść w ten rytm
i dopiero potem gdzieś tam się wyciszam i mówię, potrzebuję troszkę więcej czasu, ale jak mówię, jestem na boisku, to trochę to inaczej wygląda. No nie, to już musiałbym Mateusz powiedzieć, jak to z jego perspektywy wygląda, ale... Wiecie co, jest tak jak samo jak wy teraz macie do nas wywiadem. Że przychodzicie tutaj i robicie to pewnie drugi albo trzeci raz i stresowałyście się przed tym, czy pójdzie dobrze. I my tak stresujemy się też czasami na boisku. Ale z biegiem czasu, im więcej tego robisz, im dłużej grasz więcej meczy, im zagrasz dobre mecze, to czujesz się coraz pewniej i ten stres już przemija. No ja uważam, że im już Łukasz no, już pograł trochę lat w tej siatkówce i jego stres na pewno jest mniejszy niż osoby, która zaczyna. Ja osobiście bardziej stresowałem się w tamtym sezonie niż teraz. Jakby poczułem się pewniej, uwierzyłem bardziej w siebie i wychodząc na mecz już nie mam tego takiego stresu jak w tamtym sezonie. Mimo tego, że to była jeszcze pierwszy sezon pierwszoligowy, grałem wcześniej w plus lidze i nie miałem takiego stresu jak w pierwszej lidze, bo nie miałem chyba też takiego czegoś jak wymagania czegoś ode mnie, bo ja byłem wtedy młodym, jeszcze młodszym zawodnikiem, przepraszam, który nie grał jakby o wyższe cele. Teraz to się zmieniło i wychodząc na mecz po prostu staram się pokazać to, co zrobiłem na treningu, czyli przez wszystkie czas, który spędzamy na hali czy na siłowni. To jest takie, śmiejemy się, to jest nasze święto. I to święto trzeba uczcić dobrą grą. Nie wiem, jak to powiedzieć. Dlaczego akurat te numerki, żeście wybrali na tych koszulkach? Dlaczego? Czy ktoś ma jakiś sentyment do numeru? No. Wiesz co? Kiedyś powiedzmy, że miałem taki chyba sentyment. Zaczynałem swoją przygodę w plus lidze, jako seniorskiej siatkówce z numerem 18. Taki numer mi dano. A później zmieniłem numer na 16, bo uważałem, że 16 jest moim numerem. I znowu wróciłem do 18. Chyba ten numer jest moim numerem i będę chciał się po prostu wytrzymać. Jakichś większych sentymentów nie mam. Nie oznacza to numery jakiejś tam sławnej gwiazdy czy coś. Po prostu lubię ten numer. No, mnie sytuacja była troszkę inna, bo ja grałem z numerem 8, a że tak powiem, tu już był ten numer zabukowany przez inną osobę i poprosiłem o pierwszy lepszy, który jest z kolei wolny i jakby nie przywiązywałem uwagi do tego. Została mi przypisana trójka, cieszę się z tego, także mówię, nie przywiązuję większej uwagi. Wiem, że niektórzy zawodnicy, może nie wiem, czy tu będę zdradzał na tyle, no wpisują sobie te numerki, bo zostały rozszerzone do 99, także można sobie gdzieś tam końcówkę swojego rocznika wpisać i wiem, że tu część chłopaków z naszej drużyny ma, ale to... Spokojnie, Mariusz, jak ma 44, to nie jest tak, to, że 1944, to po prostu chciał mieć czwórkę, a że czwórkę miał już Kamil Dugasz, no to wziął sobie dwie czwórki. Tak szybko wam powiem. Co tam, myślę coś? Śmiało. Wolelibyście być wysocy czy niscy? Słuchaj, ja bym chciał być wysoki, bo wtedy może mnie na libero, nie? Zawsze chciałem atakować, zawsze chciałem zagrywać, blokować. No i to każdy siatkarz by chciał robić. Sprawiał... Myślę, że to sprawia trochę większą radość. Masz więcej możliwości wykazania się na boisko, a że ja jestem troszeczkę osobą nawet pobudliwą, to mogłem wtedy się wyżyć bardziej w ataku. Grałem coś na przyjęciu kiedyś w młodzieżowych rozgrywkach. Sprawiało mi to taką większą przyjemność, aż w końcu zostałem troszeczkę skrócony do tego, że moja przygoda, jeżeli chcę dalej się bawić w siatkówkę i uprawiać ten zawód zawodowo, to muszę przejść po prostu zmienić pozycję i przyznać się do tego, że będę libero. Tutaj muszę troszeczkę uspokajać swoje emocje. To trochę specyficzna pozycja, jest trzeba raz być właśnie bardzo zmotywowany, bardzo pobudzać drużynę, a raz trzeba uspokajać, być spokojnym. Ale jakoś chyba nie będę narzekał na to, no wolałbym być wysokim. No, co, dziewczyny też mają wysokich chłopaków. No, jak? No, Łukasz jest wysoki, no zazdroszczę mu tego zrobić. A jak tam emocje przed sobotnim meczem? Słuchaj, no zapytał Łukasza teraz. Jak? Tak jak przed każdym kolejnym.
Skończył się ostatni mecz i od poniedziałku zaczynamy pracę na kolejne spotkania i emocje dopiero się gdzieś tam aktywnią. Wydaje mi się, że gdzieś piątek wieczór, sobota rano, ale te emocje też muszą być takie trochę stonowane. Może będą troszkę większe, bo przyjeżdża zespół, gdzie dwóch zawodników... Z Kluczborka, tak, dokładnie, gdzie dwóch zawodników grało nas. A wiecie, kto gra w Kluczborku? Wiem, Owczarz i Głupowski. Aha, to takie. A kogo jeszcze widziałeś w tym razie? No wiadomo, że swoim. No dlatego to może być taki dodatkowy smaczek i mówię, te emocje mogą być troszkę takie bardziej skierowane właśnie w kierunku tam tych dwóch zawodników, ale wydaje mi się, że to może się przełożyć na taką fajną, zadzielną grę, także... Tak. To mogą być takie fajne, pozytywne emocje. Mam takie pytanie do Mateusza. Jak to się dzieje, że wszyscy zawodnicy, gdyby w trakcie meczu na przykład się tak nie przewracają, nie robią tyle tej... rzutów siatkarskich, tak? Nie, chodzi mi o to, że jak są te, nie wiem jak to się nazywa, na przykład tego... Bandy? No bandy. To czemu akurat ty zawsze w nich wpadasz? Ale kibice to lubią. Zawsze. To troszkę mniej, ale kibice tak. Wiesz co? Muszę też robić coś innego niż chłopaki. No chłopaki kończą piłki, zdobywają tak punkty, a ja staram się, żeby ta piłka jednak nie wpadła w boisko i żeby była uratowana. No czasami, jest taka sytuacja, że po prostu jak biegniesz, walczysz o piłkę, to ja mam tak, że ja nie patrzę, czy tam są bandy, czy ktoś siedzi, czy coś. Po prostu biegam w piłkę, biegam w bandy i wtedy mam konsekwencje bólowe. Jakby tam ktoś niepełnosprawny siedział, to co? No to mam nadzieję, że mu go nie uszkodził. Jeszcze bardziej. Nam się wydaje, że Mateusz nie widzi, gdzie biegnie, dlatego też czasem musimy go stopować i krzyczeć, żeby odpuścił piłkę. Bo czasem jest... Trzeba patrzeć pod tym kątem, jaki jest wynik na tablicy. Czy warto ryzykować i rzucić się gdzieś w bandy, czy przeskakiwać przez krzesła, ryzykując własnym zdrowiem, tak? Własne okulary, no to wiesz co, musiałem soczewki sobie kupić. Albo dobry słów, bo też często trenerzy, czy my gdzieś tam staramy się krzyczeć, żeby jednak gdzieś tam nie ryzykować i odpuścić. To jest też przykład właśnie tego, jak masz... już stres zamienia się w... dodatkowe ambicje. I wtedy czujesz mniejszy próg bólu, na przykład, który miałeś jakieś tam lekkie urazy, kontuzje, zaczyna się adrenalina podwyższać i po prostu robisz rzeczy, które są czasami nad wymiar. Na po prostu robisz coś dodatkowego. Dlatego takie rzeczy się zdarzają. No. Mam nadzieję, że nie będę musiał się rzucać te bandy, a jak będzie trzeba, to że te piłki będą podbite. To bym chciał bardzo. Wtedy fajnie, efektownie, nie? Wszystko? To dziękujemy bardzo. My dziękujemy również. Było bardzo nam miło. Pozdrawiamy. Mam też. Pozdrawiam mamę, tatę, siostrę też pozdrawiam. Kozenka z Poznania. Więc chodź po mały buś.